Rosja może w tej chwili nie ma aż tak widocznego problemu, ale będzie go mieć i ten problem będzie narastał, dlatego że w przypadku Rosji będziemy mieć do czynienia, wydaje mi się, z cichą ekspansją demograficzną byłych radzieckich muzułmanów. Ona trwa. No, szacunki demografów są takie, że za lat kilkadziesiąt muzułmanie będą stanowić większość w Rosji. Jeżeli do tego dołożymy taką potworną erozję życia rodzinnego w Rosji, no, rozpad więzi rodzinnych, alkoholizm i tak dalej, to należy przyjąć takie założenie, że po prostu muzułmanie z byłego Związku Radzieckiego, że tak powiem, przejmą Rosję w ten sposób. Zresztą to jest proces, który się zaczął jeszcze w okresie sowieckim, no bodaj za taką symboliczny początek można przyjąć rok 1979, kiedy w zasadzie I wśród decydentów sowieckich i zachodnich sowietologów pojawił się problem muzułmański w Związku Sowieckim. Znaczy, no to są dwie daty oczywiście dobrze znane, to znaczy rewolucja islamska w Iranie i początek interwencji sowieckiej w Afganistanie, ale trzecia data, czy trzecie wydarzenie, może mniej znane i mniej kojarzone z tym rokiem, to są wyniki spisu ludności w ZSRR, które no, przyprawiły o potężny ból głowy decydentów na Kremlu, dlatego że widać było, że narody muzułmańskie po prostu demograficznie zaczyna się ekspansja, że jest to proces, który będzie trwać. To zresztą jest okres breżniewowski, to są czasy, które muzułmanie radzieccy wspominają jak najlepiej. Im się wtedy najlepiej działo. Znaczy, szara strefa miała się wtedy na tyle dobrze, że można było robić różne biznesy, a wielu muzułmanów tym się właśnie zajmowało. No poza tym towarzysz Breżniew, który swoją karierę rozpoczynał w Kazachstanie, jakby no miał zrozumienie dla takich kwestii jak korupcja, nepotyzm i tak dalej. Nie czynił z tego jakiegoś wielkiego problemu. Uważał, że to jest taka no, regionalna specyfika i wręcz miał słabość do muzułmanów. No, wtedy błyskotliwe kariery chociażby Hajdara Alijewa w Azerbejdżanie, który został pierwszym muzułmańskim członkiem politbiura. Miał też, zdaje się, swój udział w zakładaniu Robotniczej Partii Kurdystanu i wielu innych prawdopodobnie przedsięwzięciach na tych południowych granicach Związku Sowieckiego. Dzisiaj islam w krajach zachodnich się radykalizuje. Socjologowie mówią o tym takim syndromie trzeciego pokolenia. Dzieci rodziców, które już nawet ten islam miały taki rozwodniony, zachodnioeuropejski, zaczynają się przyznawać do tej wersji najbardziej radykalnej, najbardziej antyzachodniej. Czy w byłym Związku Sowieckim też taki proces zachodzi? Ten proces zachodzi, ale on wygląda trochę inaczej. Tam muzułmanie, powiedzmy z Azji Środkowej, gdzie bardzo popularny jest ruch Hizbut Tahrir głoszący konieczność założenia muzułmańskiego kalifatu na ziemiach dawnej rosyjskiej Azji Środkowej. W gruncie rzeczy, jeśli się zastanowić nad tym postulatem, to tak naprawdę ten kalifat jest czymś w rodzaju takiego islamskiego czy zielonego Związku Radzieckiego. Znaczy, to jest państwo sprawiedliwości społecznej, bez granic i tutaj ten islamski radykalizm przenika się z postsowiecką nostalgią jakby. Więc to jest coś, co
czego na pewno nie ma wśród muzułmanów na Zachodzie. Tutaj chciałem jeszcze nawiązać do pana książki, bo pan pokazuje, jak te zjawiska, z którymi często zmagamy się dzisiaj, które widzimy w telewizji, ten cały teatr brutalności tego, co się nazywa globalnym dżihadem, że to ma swoje korzenie historyczne i trochę jest współzależne z różnymi kombinacjami mocarstw, które usiłowały w XIX, XX wieku użyć islamu jako broni przeciwko innym mocarstwom. Jak to było z Rosjanami? Czy oni też kombinowali przy tym islamie? Jeśli chodzi o Rosję, to trzeba powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z wieloma paradoksami. Otóż początek ekspansji rosyjskiej, chociażby w kazachskim stepie, to jest tak naprawdę islamizacja tych terenów. To znaczy Rosjanie... Jeszcze to jest pewien sposób myślenia jeszcze od czasów carycy Katarzyny. Uważali, że jeżeli ludom koczowniczym o jeszcze, jak oni sądzili, nie do końca sprecyzowanej tożsamości, ale powiedzmy przejawiających inklinacje w stronę islamu, jeżeli narzucą taki islam jakby... wprzężony w biurokratyczne struktury państwa rosyjskiego, to że ten islam jakby zagwarantuje lojalność. I tutaj takimi misjonarzami takiego islamu byli początkowo Tatarzy kazańscy, nadwołżańscy, którzy odegrali sporą rolę w islamizacji. Natomiast gdzieś od lat 80. ten wcale nie taki głupi program zaczyna się zmieniać i islam zaczyna być postrzegany nieco histerycznie jako zagrożenie. Tutaj pojawia się też hasło panturkizmu i Rosja zaczyna się obawiać różnych wrażeskich intryg, chociażby z Imperium Osmańskiego, powiedzmy, że tam wspieranego przez Anglię. I w tym momencie ta polityka się zmienia i do głosu dochodzi taka moim zdaniem dość kontrproduktywna histeria, w związku z czym Rosja jest krajem, który się boi o własnych muzułmanów, a nie usiłuje ingerować, jak to czyniły inne kraje, w muzułmanów za swoimi granicami. O tym i o wielu innych rzeczach możemy przeczytać w książce tutaj naszego gościa, Narodziny globalnego dżihadu. Pan dr Jerzy Rochoziński nie opuszcza jeszcze naszego studia. Przez chwilę jeszcze porozmawiamy, ale teraz chwila muzyki będzie.